widok, który z balkonu patrzył na bawiące się na podwórku dzieci, stał się gwiazdą w sieci. To, co psiak zrobił chwilę później, poruszyło wielu internautów na całym świecie. Nic dziwnego, że tak wiele osób postanowiło śledzić niesamowitego zwierzaka w jego psiej kwarantannie. Jak widzimy, także zwierzętom daje się ono się we znaki. Bulldog Poppa to prawdziwa gwiazda na Instagramie. Zdjęcie psiaka, który ze smutną miną patrzy na dzieci bawiące się na podwórku, robi furorę. Zwierzak nie może wyjść i się z nimi pobawić, na co ewidentnie ma ogromną ochotę. Jednak pandemia sprawia, że psiak musi zostać w mieszkaniu. Bulldog odczuwa kwarantannę bardzo dotkliwie. Zwierzęta tak samo, jak ludzie, znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji, która nie była im znana do tej pory. Mieszkania, które były królestwem zwierząt w czasie, kiedy ich opiekunowie byli w pracy, teraz muszą dzielić z nimi. Psy przyzwyczajone do długich i częstych spacerów, a także do zabaw na świeżym powietrzu muszą czuć się nieswojo. W sieci pojawiło się już wiele zwierzaków, które stały się gwiazdami w sieci podczas kwarantanny. Kropka jednak najnowszym odkryciem internautów jest bulldog o imieniu Poppa. Jego opiekunka, Rashida Ellis, podzieliła się niedawno w sieci zdjęciem swojego psiaka, który siedzi na balkonie i patrzy na to, jak dzieci bawią się na zewnątrz. Jego smutna minka sugeruje, że bulldog także chciałby się z nimi pobawić, a nie siedzieć w mieszkaniu i z utęsknieniem patrzeć na roześmiane dzieci. Poppa jest dzisiaj niezwykle smutny. Wygląda na to, że tęskni za zabawą z dziećmi na podwórku, podpisała zdjęcie Rashida Ellis, opiekunka psiaka. Bulldog jeszcze nigdy nie był tak smutny, jak na zdjęciu. Mój pies często robi taką smutną minę, ale nigdy aż do tego stopnia. On kocha dzieci i zabawy z nimi. Kiedy widzi z daleka swój ulubiony placyk pod naszym domem, gdzie zawsze biegał z maluchami, a nie może na niego pójść, jest mu po prostu przykro, tłumaczyła Rashida Ellis 2. A jednak. Wiadomości TVP długo nie wytrzymały, znowu atakują TVN. Wspomniano nawet Kingę Dudę. Rashida Ellis zauważyła, że Poppa nigdy nie wyglądał tak smutno, jak wtedy, kiedy zostało zrobione mu to zdjęcie. Internauci wyjątkowo przejęli się smutnym psiakiem i mają nadzieję, że bulldog niedługo będzie mógł wyjść na zewnątrz i pobawić się ze swoją opiekunką, dziećmi i innymi psiakami. Wprost.